To gremium już nigdy nie zbierze się w tym samym składzie. Dziś Rada Miasta Konina 8 kadencji przeszła do historii. Pracowała aż 5,5 roku, najdłużej w historii odrodzonego samorządu. To wynik decyzji Sejmu, który o 6 miesięcy wydłużył kadencję, by wybory samorządowe nie nakładały się z parlamentarnymi. Ale ta kadencja była szczególna także z powodu pandemii i wojny na wschodzie. Miasto musiało zmierzyć się ze skutkami pandemii COVID-19 oraz agresji Rosji na Ukrainę, co wpłynęło na wszystkie dziedziny życia i zdeterminowało nasze działania. Rada Miasta Konina musiała dostosować swoją pracę do trudnych warunków, pracowała zdalnie i w trybie hybrydowym. Przypomniano o tym dziś podczas pożegnalnej sesji. Rozpoczęło ją odśpiewanie hymnu, po którym przewodniczący Rady wymienił jej dokonania. Podjęliśmy szereg ważnych uchwał dotyczących gospodarki finansowej miasta, prowadzonych inwestycji, zagospodarowania przestrzennego, pomocy społecznej, oświaty, ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, gospodarki komunalnej i wiele innych, których nie sposób wymienić. Radni 8 kadencji odbyli 86 sesji i podjęli ponad 1100 uchwał. Bez Państwa udziału w zarządzaniu tym miastem, bo tak odczytuję Państwa działania, byłoby mi znacznie, naprawdę znacznie gorzej. Dziękuję za codzienną pracę. Słowo dziękuję padało dziś na sali sesyjnej tak często jak nigdy wcześniej. W sposób szczególny prezydent dziękował przewodniczącemu Rady, który nie wystartował w wyborach i tym samym po ponad 30 latach zrezygnował z pracy dla miasta. Ale podziękowania i pamiątkowe dyplomy trafiły też do każdego z 23 radnych, bez podziałów partyjnych i ideologicznych. Nieraz na tej sali spieraliśmy się. Była niejednokrotnie atmosfera gorąca. Emocje brały górę, ale mówiąc kolokwialnie, wykonaliśmy kawał dobrej, bardzo potrzebnej roboty. Zdaniem prezydenta najważniejsze dokonania Rady 8 kadencji to budowa wiaduktu łączącego ulicę Wyzwolenia z Paderewskiego i Domu Seniora, przebudowa skrzyżowania ulicy Kolskiej z Europejską oraz remont mostu Bernardynka i Domu Zemełki.